Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie po raz kolejny prezentujemy Wam rowery, które aktualnie mamy w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was do przedstawienia Orbe MX50 za cenę 2899 zł. Czyli 2900 bez złotówki. Dokładnie, tak. Rower na ramie aluminiowej z główką ramy 1:1/8 cala. Mamy wyższą tą główkę ramy, taką niż tych sportowych, chociaż no, wygląda na wyższą, bardziej pozycja będzie wyprostowana. Rower. Tutaj mamy rozmiarze XL. Potężna sztuka. Potężna sztuka. Rower już na amortyzacji, na kołach 29 cali. Amortyzator mamy, to jest SR Sator XCE. Nieczęsto spotykany. XCE? No. Tak, podstawa. Jest to sprężynowy. Sprężynowy. Z regulacją naprężenia, tak. Twardości, także no, coś tu już możemy sobie pokombinować. No, dokładnie. Nie dużo, ale coś tam pokombinujemy. Rower, który ma bardzo fajną ramę, jeśli chodzi o stylistykę, mimo że to jest XL-ka i wygląda no, byczo, no to prezentuje się ogólnie fajnie. Ma sloty dodatkowe. Tak, zasadniczo patrząc na osprzęt i na charakter tego roweru, można powiedzieć, taki... że taka krosówka na szerokie opony. No dokładnie, no nie do ścigania, znaczy okej, jak ktoś, tam będzie jakiś wyścig, będziemy, o może wystartuje, no dobra, spoko. Dla no, tak, ale jeśli tak, no to tak właśnie jak powiedziałeś, krosówka na szerokich oponach, trochę więcej wjedziemy w ten teren. Więcej zapotrzebowanie na takie rowery jest bardzo duże. Nagrywamy XL-kę, bo pojawiły nam się w zeszłym tygodniu w pełnej rozmiarówce, w wielu kolorystykach. I nie ma. I nie zdążyliśmy nagrać Wam modeli na innych rozmiarach ram. Ale XL-ka, z uwagi na to, że czeka na wysokiego zawodnika, jest jeszcze wysokiego. Dostępna. Tak. Rower na napędzie 2x8. To jest Shimano z kasetą Sunrace'a i jakąś korbą nienazwaną, ale jest aluminiowa. Tak. I na suporcie na kwadrat. Co tutaj by... No cóż, napęd... Co by tu jeszcze? Napęd 2x8 wystarczy w zupełności w takim rowerze, tak? Jest... Do rekreacji. Tak, do rekreacji, tak. Manetki 315, w zasadzie od lat stosowane i proste w użyciu. No i co się śmieliśy? Hamulce MT200. Orbea chyba wykupiła wszystkie MT200. Hamulce MT200 i w rowerach do 10 tysięcy. Tak, bo nagrywaliśmy M50, to też był MT200. Nagrywaliśmy Orbeje H50, też MT200 i teraz MX50 też i z tego co wiem chyba MX20 jak nagrywaliśmy to też był MT200. Tak. Także nie no spoko hamulce, nie? Także nie ma na początku coś do nich przyczepić, tak? Koła 29 cali są to też Orbejowskie na piastach Shimano, nie są to koła obręcze kapsulowane, acz wystarczające. Oponki mamy Kendy K1153, jeśli dobry numer wymówiłem, tych opon, tak. Dobrze, dobrze. I o szerokości 2,35, także naprawdę szerokie. Teraz w sumie bardzo, bardzo dużo tak, idzie popularność. Idą w balony, aczkolwiek te opony są budowane na stożku, czyli nie... Jeżeli jest odpowiednio napompowana, oczywiście, nie wykorzystujemy całej powierzchni opony na asfalcie, no, jedziemy środkiem. A w zakrętach mamy bieżnik daleko położony i on trzyma w zakrętach, tak? A jak dojdzie nam do szutru, do piachu, no to wtedy się zagłębia reszta bieżnika. Mamy komponenty aluminiowe od Orbei, kierownica, mostek, sztyca oraz Sele Royale. Tak, te same siodło które... omawialiśmy w Almie niedawno. No jest. Nie, no generalnie te Sele Royale bardzo dużej ilości rowerów są montowane. Po prostu są to wygodne siodełka i no i po prostu dobre, tak. Do tego dołożone platformowe, szerokie pedały. Plastikowe, ale okej. No ale są. Tak, są właśnie i są platformowe. Tak, także no to też nadaje takiej tonacji bardziej turystycznej. Tak jest. W
ten rower. No, patrząc na zainteresowanie naszych klientów, naszych gości odnośnie tej półki cenowej i odpowiedzi na te zapotrzebowanie, czyli roweru, który ma być wygodny, rekreacyjny, jasne, ma się nim dobrze jeździć w zasadzie wszędzie, nie musi mieć agresywnej sylwetki, bo nie jest to wymagane do jazdy dla samego siebie rekreacyjnej, aczkolwiek ma mieć odpowiedni pazur, że jeżeli depniemy, to ta rama też nie ma pod nami tańczyć i się wyginać jak masło, tylko jak wciskamy, chcemy przejść naprzód. Tak. No, tutaj na ile nam napęd na kwadrat i kaseta 8 pozwoli, ten rower do przodu będzie jechał. No i dało to być rower dla nas, który będzie dla nas wygodny, będziemy na nim się poruszać sprawnie, nie będzie nam to gdzieś tam, będziemy czuli, że jednak to jest takie masło, po prostu wciskamy i to nie jedzie. To nie będzie tak. Ten rower jest ok, zbudowany, tam na kwadrat wiadomo, są jakieś straty, no ale nie ukłumujmy się, no tutaj w turystyce takiej, gdzieś tam rekreacji, no to nie zwrócimy na to uwagi. Także zwracam Wam uwagę na to, że dziś omawiamy model na ramie XL, naprawdę ale już mam informację, że w przyszłym tygodniu mamy dostać modele MX50 na wielu ramach, w wielu korystykach. Tak powiem, dostajemy drugą partię. Mam kilku klientów zapisanych już na ten rower, ale jeżeli no na pewno dostanę coś w wolnej sprzedaży, no to zapraszamy. Ten rower będzie zarówno w Brodnicy, jak i w Iławie dostępny. Także w przyszłym tygodniu dzwońcie, pytajcie. Będziemy już je mieli. Dokładnie tak. Także jeśli jesteście zainteresowani tym rowerem, zapraszamy Was serdecznie do sklepu w Brodnicy, Biker Budyk Brodnica lub w Iławie. W Iławie. A my będziemy starali się nagrywać kolejne odcinki, ale jeśli macie ten rower, Orbeję, MX50, po prostu inną Orbeję, podzielcie się opinią na temat. MX, bo MX to jest seria, tak jak Talon, tak tutaj jest MX. Tak jak Alma. Tak jak Alma. No to jest seria rowerów. Po prostu te same ramy z różnym osprzętem. Dokładnie. Także dajcie znać, jak Wasze MX-y się sprawują. Co byście wymienili, co wymieniliście, jak one... Gdzie Was powiodły te rowery, gdzie udało Wam się dojechać na Waszych MX-ach. Tak. Dajcie znać, jeżeli macie krytyczne uwagi i coś Wam się w tych rowerach nie podoba. Jest po prostu do poprawy. Słuchamy takich opinii, przekazujemy je dalej, a nuż dojdzie ta opinia do Hiszpanii, gdzie tam się zastanowią, pochylą nad tym i powiedzą, a jednak to trzeba poprawić. Tak jest. Także dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, a my Was zapraszamy do kolejnych. Tak, one już niebawem. Także dzięki, pozdrawiam. Cześć.